Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Łowcy Budyniu. Moimi i waszymi gośćmi jest zespół UDA w składzie Kuba Sieńczyk oraz Łukasz Krzywicki, niestety trzeci... Trzeci UDY, tak? Się nie udał. Nie udał się i... No i niestety nie dojechał do naszego studia, by z nami porozmawiać. Dzień dobry, w ogóle. Powiedzcie mi, jak wasza przygoda zaczęła się z muzyką? Jak to się zaczęło, że powstał zespół UDA? Jak to było? Pewnego dnia wstałeś rado, pomyślałeś, o, założę sobie zespół, będę grał muzykę. Nie, to akurat musiałem dużo wcześniej. Aha, niż jak wstałeś. Niż jak wstałem, tak. To wstanie to było dużo... Jeszcze jak leżałeś. Później. Jeszcze jak leżałem, tak. Aha. Powstał kompletnym przypadkiem, w ogóle miał być czymś zupełnie innym. Ja miałem taki bardzo dziwny pomysł, żeby zmontować zespół, który będzie grał ścieżkę dźwiękową do wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. I nie mam pojęcia, dlaczego o tym pomyślałem, bo to był wyjątkowo bezsensowny pomysł, ale taki... Może jakiś sen? Niestety nie. Ja chyba naprawdę chciałem to zrobić. Chyba jakieś artystyczne zapędy. Tak, chyba chciałem sobie jeszcze być artystą, na szczęście mi przeszło. I wyszło inaczej. Wyszło inaczej. Spotkaliśmy się na próbie z naszym perkusistą Michałem i z Igorem Herzykiem, który wtedy grał z nami i oczywiście zaczęliśmy grać coś kompletnie innego, ale było to na tyle ciekawe, że tak zostało. Tak więc UDA absolutnie nie są tym, co miałem na myśli, i na całe szczęście. Nie na tym polega muzyka, żeby odtwarzać jakieś i kopiować kogoś. Niestety większość zespołów teraz tak robi, bo to jest szybka recepta na sukces, grać jak jakiś zespół zachodni, no ale to nie o to chodzi w muzyce, moim zdaniem. I mogliby grać jakiś zespół wschodni na przykład. Tak, no, gramy to, co nas rusza, to, co no, nas tam gdzieś gra i to, co z nas wypływa. Też nie ma jakiegoś tam kierunku jednego wyznaczonego, co słychać na naszych płytach, bo każdy numer jest kompletnie z innej parafii. Nie myśleliście, żeby pójść do jakiegoś programu muzycznego, pokazać się w show biznesie, w telewizji? Nie. Broń Boże. Nie. Dlaczego? Bo to nie ma sensu. To mówiąc zupełnie poważnie, to kompletnie nie ma sensu w przypadku tego, co my gramy, bo nie ma u nas ani pani, ani pana, który śpiewa. Znaczy jest dwóch panów, ale żaden nie śpiewa, tylko... Tylko jeden jest przystojny, tutaj Kuba. Dokładnie, a ten drugi to szkoda gadać, a trzeciego nie widać, więc... Trzeciego nie ma w ogóle. Trzeciego nie ma, tak. Zasłaniał go bębny. Nie nadajemy się do telewizji, chociaż być może nawet byśmy trochę się chcieli nadawać do telewizji, to niestety się po prostu kompletnie nie nadajemy. Jesteśmy już trochę za starzy, żeby nas promować telewizyjnie, bo jednak stara morda nie sprzedaje się tak dobrze jak młoda morda, no i to już... No, przede wszystkim głównie chodzi o to, że no nie... Ani nie chcemy się nikomu przypodobywać, ani za wszelką cenę. A wiadomo, jak to jest w tych programach wszystkich. No idziesz i tak naprawdę cię reżyserują, malują cię szminką, każą ci grać cover jakiejś tam Riany czy innej na rockowo. No i to jaki to ma sens? To w ogóle... Czyli dla was być 100%. Jaki to wszystko ma sens? We're keeping it real, man. Chcecie być głupi, czyli satysfakcjonuje was to po prostu, co robicie. Nie chcecie telewizji, nie chcecie błysków fleszy. Bardzo chcemy. No to jest najlepsza droga. W moim odczuciu. Ale ona jest bardzo krótka. Ona jest bardzo krótka, ponieważ zazwyczaj to się kończy... Źle. Popularność trwa tyle, ile jest przerwy między emisjami do kolejnej edycji. No i po prostu rusza następna edycja i nikt o tych zespołach nie pamięta. A myślę, że my działając zupełnie po swojemu, swoimi kanałami, całkiem nieźle nam idzie i występujemy i w całej Polsce, i za granicą, i... Kto pisze muzykę, kto jest kompozytorem waszych utworów? Życie i DJ 600V, po prostu wszystkie te... Te dwa numery zrobiliśmy z Farelem. No, Colinem Farelem. Nie wątpię. Tak. I Colinem Firthem jeszcze. Zawsze mi się myli, który tam zrobił który numer, wiesz, bo ich po prostu nie rozpoznaję. Więc... Długo wam zajmuje stworzenie takiego jednego utworu? Wow,
poważnie pytam. Nie, różnie, różnie. Numery powstają, we trzech robimy. To nie jest tak, że ktoś przynosi go. Nie ma indywidualnie. Nie. I potem łączenie. Znaczy, czasami tego, co... ktoś przyniesie, wiadomo, jakiś coś, ktoś wymyślił w domu jakiś fragment, jakiś motyw i wokół tego budowujemy na przykład cały numer. I ten fragment, który ktoś wymyślił, ląduje w środku numeru, albo czasami w ogóle w finalnej wersji go nie ma. Go nie ma na przykład. Tak. Ale no, numery powstają na próbach w wyniku improwizacji po prostu najczęściej. Jak coś podejdzie, coś siedzi, no to wtedy to rozwijamy dalej. Czasami numer jest w jedną próbę, czasami w pięć. No właśnie, jak długo to zajmuje? Różnie. Czas bardzo różnie. Różnie. Nie ma u nas instytucji kompozytora, nie ma takiej osoby. To ma być zespół, a nie jakiś tam dyktatura jednego gościa. No, taka jest przynajmniej filozofia w tym zespole. Trochę tam sami śpiewamy, ale to takie bardziej pokrzykiwanie jest niż śpiewanie. I bulgoty. Ale po prostu nie możecie znaleźć wokalisty, czy tak mamy? Nie, nawet nie chcemy. Nie, nie chcemy. Z wokalistą trzeba grać piosenki. Nasze numery nie są piosenki. Tam nie ma podziału zwrotka, refren, mostek i podniosły refren trzy razy powtórzony i koniec numeru. Tylko po prostu tam to się rozwija samo, więc generalnie większość jest instrumentalna i tak. Co wam daje takie granie? Coś musi dawać, zawsze daje. Wam... sławę i pieniądze. Pieniądze, kobiety, wino. Wszystko. Wino, taniec, śpiew. Tak, tak. A że na solówce basowej zawsze wszyscy wychodzą. Zabiłem ich po prostu, tak, po prostu. Solą basową. Nasze granie to jedno wielkie cierpienie. Tak. Spalamy się. Pasmo upokorzeń. Spalamy się w tym po prostu do cna. I potem tydzień dochodzą. Powstajemy z popiołów i strawiamy się jeszcze raz. Tak.